No jesteśmy właśnie w hali remontowej metra. Uwaga, stacja techniczna, uwaga. Uważajcie tylko panowie, żebyście nie wpadli tutaj. Trzy razy prawie zginąłem, ja wiem. Przepraszam, ale taki mam odruch jako opiekuńcza mama. Proszę, proszę. 24 godziny dla Warszawy. Tak jest. Co to za akcja i jak będzie wyglądała? No będziemy odwiedzali te miejsca, które są ważne dla warszawiaków przez najbliższe 24 godziny. Jesteśmy właśnie na stacji postojowej i technicznej metra warszawskiego. Zaraz będziemy rozmawiali z ludźmi, którzy tutaj pracują o tej porze, żeby zadbać o to, żeby metro funkcjonowało dobrze przez ten czas, kiedy jest potrzebne warszawiakom. Rozbudowa metra będzie dla pana priorytetem w tej kadencji, jeżeli zostanie pan prezydentem? Tak, tak. Ja zaplanowałem cały program, który się nazywa Stolica Lepszej Komunikacji, bo chodzi o system. Każdy potrafi narysować prostą linię, a tutaj chodzi o to, żeby ze sobą zintegrować te nowe linie metra, nowe linie tramwajowe, ułatwienia dla kierowców, zaplanować stacje przesiadkowe, wiedzieć, jakie są potoki pasażerów, koszty, no i to wszystko oczywiście planujemy. Przedstawiliśmy taki plan zintegrowany, tak żeby cała komunikacja miejska działała jak krwiobieg. No i oczywiście jednym z podstawowych punktów tego programu jest rozbudowa metra. Ukończenie drugiej linii, poprowadzenie jej, przedłużenie jej do Ursusa i na Żerań i rozpoczęcie trzeciej linii jeszcze w najbliższej kadencji, a potem trzecia, czwarta i krótka, piąta pod Wisłą na Białłękę. Czekamy na pana prezesa. Tak. Jak energia dzisiaj? No energia jest, musi być. Ostatnie 24 godziny, ostatnia prosta, więc energia musi być. Zobaczymy, jak będzie za 24 godziny, to porozmawiamy. Czy w ramach tak szerokich planów rozbudowy metra nie obawia się pan braku wsparcia rządu, co między innymi zapowiadał Piotr Guzioł? Wydaje mi się, że rząd się chyba zaczyna z tego wycofywać, dlatego że to jest tak absurdalny szantaż, żeby mówić, że będzie się finansować tylko te inwestycje, które są przeznaczone dla tych, którzy głosują odpowiednio, że nawet rząd PiS-u stwierdził, że to idzie za daleko i ostatnio słyszałem już inne wypowiedzi. To metro czy mosty nie są dla mnie, ani jakiegoś kandydata, tylko są dla warszawiaków. Jeżeli rząd składa obietnicę, że będzie współfinansował tego typu inwestycje, no to trzymam rząd za słowo. Natomiast do 2023 roku na razie pieniądze są zapewnione głównie z Unii Europejskiej i z budżetu miasta. Miejmy nadzieję, że PiS tych pieniędzy z budżetu unijnego nie straci przez swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie na arenie międzynarodowej. We'll be right back.